że już? Że wymarzony początek letni Grand Prix. No nie możecie, no bo ja też stoję. No to przykro mi. Tak się by chciało się jak najwięcej takich konkursów. Nie, że faktycznie końcówka jest zdominowana przez zawodników polskich i na końcu na górze żeśmy się śmiali, że odbywamy ponownie mistrzostwa Polski. Nie mówimy, że dwa tygodnie powtórka. Dwa tygodnie powtórka i w sumie to fajnie pokazało, bo mistrzostwa Polski były w ciężejszych warunkach rozgrywane z tego samego rozbiegu. To pokazało, że jak rozgrywamy zawody faktycznie już nawet w kraju między sobą, to ten poziom jest taki, który też daje szansę walki o te najwyższe lokaty na świecie. I to jest chyba taki największy potencjał. To trzeba tylko utrzymywać cały czas tak, aby wzorem, może nie naśladować poprzednich lat i teraz być czujnym bardzo, bo początek dobry to jest też podniesienie poprzeczki, cały czas musimy utrzymywać to i być czujnym. Zastanawiam, czego się teraz kilka dni przez panów nosy, żeby wybrać piątkę na następne zawody? Nie, myśmy ustawili jasno, że jedziemy, będziemy się starać pierwszy period jechać najlepszymi zawodnikami, w drugim będziemy układać składy tak, aby zimę rozpocząć maksymalną liczbą uczestników, także tutaj ten początek jest jasny, pojedzie piątka najlepsza z konkursu tutaj dzisiejszego na ten pierwszy start Fincetsaten. W związku z tym, że pewne kwestie zawodnicy mieli poplanowane wcześniej, po Fincetsaten będziemy robić zmianę, podmienimy dwóch zawodników tutaj z Pucharu Kontynentalnego na start w Kursie Belgijskim. Tak, znaczy zastanawiam, jak podchodzi do tych letnich zawodów. Bardziej rzeczywiście. Tak, inaczej mówię. Zawody letnie są zawsze elementem treningu. To jest na taki mocniejszy akcent treningowy. Wiadomo, że nikt nie jest. Zimę jak się celuje, to wszyscy chcą być najlepsi zimą i ten szczyt formy budują na zimę. Latem to jest różnie. Może być za tydzień całkiem inna sytuacja, dwa tygodnie całkiem inna. Natomiast wiadomo, że jak są zawody, to są zawody i już te dni konkursowe są rozgrywane tak jak się uczy tutaj. Wiadomo, że obciążenie organizmu jest może większe, może zawodnicy są zmęczeni, ale potem do tego tak samo pomoże. Był zaskoczony tym, że to tak się układało, że pierwszej serii było w piątce czterech zawodników i tak dużo w dziesiątce, dwóch na podium. Zaskoczony. Tak dobrze to było. Można powiedzieć, że kwalifikacja już dla nas było trochę zaskoczenie, tylko to nie było zaskoczenie, że nie wiadomo co, tylko byśmy się spodziewali może trochę więcej konkurencji, że tam zawodników więcej dobrze skacze. A tak prawdę powiedziawszy, że to pojedynczy zawodnicy, tak, ale jako ekipy to na tę chwilę nie błyszczą jeszcze, ale to są jakiego z potencjałem, nie można powiedzieć, że on nie błyszczy. Nokaut w konkursie drużynowym, tutaj taki świetny występ. Co wam to trenerom teraz? Bądźcie czujni. Do tej pory wykonaliście fajną robotę. Bardzo fajnie, że to są zawodnicy z różnych grup. To pokazuje, że to gonitwa trochę wewnętrzna. Potwierdza to, co te decyzje, któreśmy podjęli, żeby to tak poukładać. Wzorem z tego roku olimpijskiego, kiedy mieliśmy kilka mniejszych grup i z każdej tej grupy wychodzili bardzo dobrzy zawodnicy. Tak jest to ze sobą układane i to funkcjonuje. Dużo problem. To jest podstawa. No i pewnie, że są te granice, że można się być zmęczony taką rywalizacją, ale od tego jest. Dlatego my musimy to planować tak, kiedy widzimy, że rywalizacja wchodzi, że zawodnicy się męczą, że trening nie daje efekt. Wtedy grupy można rozsunąć na chwilę, mogą na chwilę trenować sami. A tak jak jeszcze to jest. Jak mamy najbliższe plany treningowe i startowe? Rok temu nie było takiej wewnętrznej rywalizacji. Dopiero praktycznie na przededniu zimy to oczy grywa, teraz jest nie ma kadry. Natomiast w tej chwili mamy sytuację, jak mówiłem, na tym, że bardzo podobno tego, jak mieliśmy lat 2016 roku, gdzie z każdej grupy zawodnicy wychodzili i w sumie nawet zimą mieliśmy zwycięzcę, który był z każdej grupy. To już się biegł, wygrał Jasiek Ziobro, który zjawał do nie że nie mogę wyjść. Ale ja się dziwię, że ktoś się do niego dowiaduje jeszcze spadł. No dobrze, no nie ma nic lepszego jak nauczyć się wygrywać. To jest element, który Dawidowi nie wychodził wcześniej. On był zawodnikiem, który skakał na podium. Skakał na podium w Grand Prix, skakał na podium regularnie w Kontynentalu, wygrywał już puary kontynentalne, natomiast Grand Prix to jest jedna półka wyżej. I coś takiego, co dzisiaj się stało, to jest można powiedzieć, mamy kolejnego zwycięzcę w Wiśle. Kolejną Maciek Kot. Piotrek był drugi. Tu wygrał Kamil, wygrał Adam, wygrał Maciek, to teraz jest Dawid. No powiedz skąd ta odmiana, przemiana, bo też inaczej. Nie jest wielka przemiana. Nie znamy, to widzimy, że inaczej leci. Nie ma wielkiej różnicy od dobrych skoków. Od skoków słabszych, takich, które Dawida, to jest duża różnica, ale tu się różnią słabsze skoki od dobrych skoków.
ma fajną prędkość w locie i to jest to, do czego cały czas się dążyło. Teraz złapał przede wszystkim dosyć dobrego takiego pozytywnego kopa do działania i to widać u niego, widać jego nastawienie, pewnie że się poukładał i rywalizuje, chce udowodnić, że stać na skakanie, na bycie tym nawet najlepszym. Jeśli chodzi. Gratulacje za konkurs drużynowy przyjmował trener Kruczek, ale również trener Maciusia. To bardzo dobrze, bo to były także jego zwycięstwa. Jeśli chodzi o Piotrka, to coś przy spotkaniu tam pokazywał pan, czy jakiś błąd? Zrobił podobny błąd w serii finałowej, jak wczoraj w konkursie drużynowym, drogi sobie. To był skok kopia z wczoraj. Mimo wszystko potrafi to w locie nadrobić. Nie ma skoków idealnych, bezbłędnych. W każdym skoku znajdziemy błąd, który można poprawić, aby był jeszcze lepszy. Obecna rywalizacja dzisiaj, ten skok Piotrka, to rzeczywiście Dawid musiał odpowiedzieć bardzo mocno na to, co skoczył. I niech się uczy, bo w tej chwili odpowiadają między sobą, za chwilę dojdzie konkurencja międzynarodowa i też trzeba będzie odpowiadać na konkurencję międzynarodową, więc zakładamy tak, żeby tak startować i tak przepracować lato, żeby to potęgowało później zimę. Mamy doświadczenie z tego, że dobre lato, mocne lato daje też więcej. Tak zastanawialiśmy się, czy ten Mustaf wziął. Nie wiem, to przyszło z nim. Ja nie znam genezy. Myślę, że jakby się zapytać naszego serwismena Kaspra Skobota, który z nim się wychował od dziecka, to pewnie udzieli odpowiedzi. Słoweńcy mają problemy. Mają problemy. Myślę, że też być może wynikają z tych zmian. A jak w ogóle, bo Kamil mówi, że wszystko jest super, te kontrole tam na górze, to jest w ogóle, że mu się to podoba, że to bardzo tak powinno być. Krystalizuje sport. W sensie takim, że w tej chwili mamy, to są dopiero dwa starty w tej najwyższej lidze. I po dwóch dniach nie mamy kompletnej dyskusji, że ktoś miał komuś mezyntak. O to chodzi, czyli wszyscy się zgadzają z tym. A zawsze było tak, że jak ktoś od razu wyskakiwał, to pierwsze było na pewno na kombinację. A teraz jest to czyste. Czyli Dawid nie ma nic kombinowanego? Nie, nie ma. Ja myślę, że w tej chwili po prostu część, która kombinowała, nie kombinuje i to jest też plus dla Dawida, który był zawsze takim zawodnikiem, który sobie z tym nie radził. On zawsze miał kombinezon po prostu prawidłowy, właściwy i był zwolennikiem tego, żeby to tak wyglądało. Wszyscy są albo niezadowoleni ze słabego początku, a teraz mówią po co im skaczą dobrze latem, żeby zimą nie było skakać. Nie dorzucić. Taki kraj. Te skoki takie Kamila są troszeczkę w kratkę, to taki naturalny... Czyli one nie są bardzo w kratkę, one są wszystkie dosyć odległe od takiego optimu. Tak jak żeśmy już mówili, Kamil miał taki drobny kryzys, krótki czasowo, ale dosyć taki bolesny. I on pierwszy skok, no w tej chwili można powiedzieć, w przeciągu dwóch tygodni to są takie pojedyncze skoki, które wychodzą i to, co w kratkę skacze serię próbną, to jest tutaj sprzętowo, widzimy problem, tam ubiera inny kombinezon, który kompletnie nie działa. Czekamy, aż będzie ten niebieski i wtedy wszystko wraca do normy. A te problemy, ten kryzys taki, to jest coś podobnego, co kiedyś trafiło go latem też? Czy nie, to było krótkie. On miał problemy i sprzętowe, i nie mógł się dopasować do pozycji dojazdowej. Dopiero kiedy wróciliśmy na całkiem stary sprzęt taki, który stosował zimą, to to się wszystko zaczyna normować i zyskuje pewność siebie skakania. Także to wymaga regulacji, ale jeśli z problemami tak skacze, to może sobie dodać Kamila bez problemu. Jako jeden z celów postawiliśmy sobie przygotowanie do zimy poprzez wygraną w systemie zawodników. Znaczy takie cele praktycznie od odtwarzania nie jako wygranie generalnej klasyfikacji. Myśmy czekali na ten pierwszy start, jak to będzie, bo on jest wyznacznikiem. W zeszłym roku też był taki cel, ale na własnym systemie żeśmy się wyłożyli tutaj tych trzech serii, gdzie Kamil odpadł z możliwości walki. Jedziemy dalej, zobaczymy, jak to będzie wyglądało po kolejnych tygodniach i będziemy decydować o kolejnych startach. Zobacz, co zmieniłeś teraz w tym przygotowaniu, porównując z tym workshopem? Co się zmieniło? Ten podział, ta rywalizacja to są takie... Znaczy podział, rywalizacja to są takie naturalne, które myśmy wymyślili, żeby pobudzić zawodników do działania. Raz, żeby pobudzić zawodników do działania. Mniejsze grupy, gdzie jest porozrzucanych kilku liderów, też działają lepiej, bo to wiemy z doświadczenia i w ten schemat żeśmy się jakby włożyli drugi raz. Są zmienione obciążenia, to wszystko staramy się uniknąć monotonii. Jakby się patrząc z boku, to jest cały czas podobnie, że skaczemy płotki, idziemy na siłownię, skaczemy ze sztangą. To jest wszystko bardzo podobne, natomiast są zmienione ilości, są zmienione natężenia tego i po prostu nie można bodźcować cały czas takimi samymi obciążeniami, bo po prostu nie reagujemy. Tam też czasami musimy odpuścić, no to też nie jest tak, że zawodnika jesteśmy w stanie cały czas dokładać, bo w końcu odpowie nam kontuzję. Możesz tak wytłumaczyć, na czym polega ta przemiana Dawida, z czego to się wzięło, to jego skakanie? Takie bardzo dobre. Takie bardzo dobre. Dawid nie przysiada teraz na samym początku odbicia, obrazowo, jeśli to mówię. On miał moment taki, trochę obniżał,
biodro, stąd się zabierał za wysoko i było to ciężko nakręcić. Jak skoki wychodziły, to wychodziły, to były dobre skoki, bo takie, przecież to Dawid teraz nie skacze, nie wiadomo co, takie skoki już skakał, tylko problem był w tym, że ostatnie dwa sezony był daleko od tego, zdarzały się mu pojedyncze konkursy, natomiast to nie było takiej stabilizacji jak teraz, a teraz ma tak dobrą statystykę skakania, że to tylko utwierdza po prostu, to zaczyna budować ten właściwy odruch nerwowy mięśniowy, no to zostaje później, to jest ten tak zwany automatyzm. A to też jest głowa? No bo na treningach jest bywało, że skakał bardzo dobrze, a w zawodach za mocno. Jest głowa, ale to jest już jego inicjatywa, jego zaangażowanie i pracę z psychologiem. I to też przynosi efekty, ale to ja mówię, no przede wszystkim, tak jak wspomniałem, to jest zaangażowanie do czegoś i pójście tą drogą, w którą się wierzy. To jest kluczowe sukces. My się tutaj dzielimy, w tym momencie się dzielimy. No, część jedzie na Grand Prix, wiadomo, że mamy małą kwotę. W tym momencie to nas boli, bo jakbyśmy mieli kwotę 6 albo 7, no to byłaby inna sytuacja. Mamy kwotę 5. Kto jedzie? Piotka z dzisiaj, tak jak idzie. Chyba się nie mówię. No. Dawid, Piotrek, Kamil, Bartek i Maciek. Tą piątką jedziemy, pozostali zostają tutaj. Puchar kontynentalny, przy czym po Interstate będziemy się wymieniać z racji tego, że zawodnicy już mają poplanowane wyjazdy, a akurat dla tych zawodników nie jest celem Grand Prix, dlatego zrobimy podmianę na dwa kolejne konkursy na Kurze Wariańskiej. A jeszcze Bartek, bo sobie o nim nie rozmawialiśmy. Też... Bartek to dzisiaj fenomenalny konkurs skoczył, bo myśmy wiedzieli, że to jest zawodnik z potencjałem, to jest zawodnik, który już był na początku Kuła Świata, on już gdzieś się dobijał do tych bram, natomiast zawsze nie wychodziło, zawsze był problem z drugą serią albo z pierwszą serią, gdzieś to nie działało w przeszłości, natomiast dzisiaj, do którego nawet nie było przedwczoraj, dzisiaj od pierwszego skoku trzy skoki wyszły, zrobił najlepszy wynik życiowy. Wielkie gratulacje dla Bartka. No i teraz idziemy za ciosem. Wariacja. No wariacja, to skoki. Dzięki.